Lubię, kochani, książkowe zaskoczenia. Lubię, kiedy książka coś przede mną ukrywa. Dla przykładu taki niepozorny kryminał, który wkrótce przeistacza się w dreszczowiec, by ni stąd, ni zowąd uderzyć z impetem, horrorem i grozą. Poznajcie Lichwiarza, horror, który ukrywa się pod pozorami kryminału. Hej, hej, moi drodzy, w ten mroczny, grzylistopadowy dzień wita was Olga z Wielkiego Buka. Jej ciało przeszył lodowaty dreszcz, gdy ostrze noża przesunęło się bliżej podbródka. Dreszcze dreszczami, kochani, a my na Wielkim Buku dobrze znamy te numery. W końcu był tutaj już biały słoń Jacka Piekiełko, był tutaj szeptacz Aleksa Norfa, a teraz odwiedza nas lichwiarz. Lichwiarz Tomasza Bartosiewicza od wydawnictwa Initium. Już, słuchajcie, po nazwisku powinnam była się zorientować, co się święci. W końcu Tomasz Bartosiewicz przewija się w horrorowym światku nie od dziś, ale no ja, słuchajcie, nie mam pamięci do nazwisk, więc zorientowałam się dopiero no w pewnym momencie. Coś mnie tknęło jakoś w połowie, no i wtedy wszystko stało się jasne. Przed wami mroczny, makabryczny kryminał pełen niepokojących zbrodni, z którego po cichutku zaczyna sączyć się groza. Zanim się zorientujecie, pochłonie was bez reszty. Policjantka Urszula Biała, zwana po prostu Białą, powoli dochodzi do siebie po tragicznym wypadku. Leczy rany zarówno fizyczne, jak i psychiczne, próbuje pozbierać się jakoś po stracie ukochanego męża. Przed całkowitym załamaniem może uratować ją jedno – jej praca. Pomimo tego, że została zawieszona w obowiązkach ze względu na stan zdrowia, mimo to zanurza się w nowym śledztwie. Na leśnych ścieżkach, w makabrycznych okolicznościach zginęła biegaczka. Teoretycznie to nieszczęśliwe zrządzenie losu, ale Białej coś nie do końca to pasuje. Kolejne osoby zaczynają ginąć w coraz dziwniejszy, niewyjaśniony sposób, a sama rzeczywistość Białej zaczyna jej rozmywać się przed oczami. W kryminałach i thrillerach lubię nieprzewidywalność, co ze względu na pewne schematy gatunkowe i klisze, których trzymają się twórcy, no powiedzmy sobie szczerze, jest teraz na wagę złota. Tomasz Bartosiewicz od pierwszych scen wprowadza tu niewyjaśnione. Tym samym bardzo umiejętnie rośnie tutaj poczucie napięcia i uczucie niepokoju. Coś jest nie tak, jak powinno być. Oczywiście makabryczne zrządzenia losu, niepokojące wypadki wydarzają się każdego dnia. Jednak w tej powieści każdy kolejny krok w śledztwie nie daje wcale spodziewanych odpowiedzi, co więcej, rodzi kolejne pytania. Lichwiarz, kochani, bywa złowieszczy, bywa psychotyczny, atmosfera grozy rośnie tutaj ze strony na stronę. Już same sceny śmierci tych potencjalnych zbrodni zdają się być tutaj nieprzypadkowe, jakieś celowe w swoim tragizmie. A im dalej w ten makabryczny las, tym robi się dziwniej i tym dziwniejsze rzeczy spotykają naszą bohaterkę. Oczywiście, co ważne, podstawą lichwiarza jest policyjne śledztwo, co docenią oczywiście wielbiciele kryminałów i thrillerów. Mamy tu zagadkę tym mroczniejszą, że każda ze zbrodni odpowiada lękom jej ofiar. Co więcej, czytelnik śledzi tutaj zmagania policjantki Białej, ale ze strony na stronę, z rozdziału na rozdział, coraz częściej zadajemy sobie takie pytanie, czy my w ogóle możemy jej ufać. Co jest tu prawdą, co jest halucynacją, co jakimś traumatycznym widziadłem? Z ciemności wykwitają tutaj cienie, koszmarne postacie, a z udręczonego umysłu rodzą się demony. I tutaj właśnie rodzi się ten horror, w którego lichwiarz bardzo powoli się przemienia. Po cichu, niepozornie z kryminału rodzi się groza, która prowadzi do całkowicie pokręconego finału. Tak, kochani, Tomasz Bartosiewicz zaskoczył mnie. Skusił opowieścią i wciągnął w jej odmęty. Dostałam tutaj intrygującą zagadkę, dostałam charakterystyczny ciąg zbrodni i dostałam kilka kawałków układanki, które dopiero z czasem zaczęły nabierać kształtu. Zrodziły coś innego, coś niespodziewanego, coś, co jednak dało mi również moc czytelniczej satysfakcji. Lichwiarz, czyli kryminał pełen grozy, horror pełen zbrodni, odwieczna walka światła z ciemnością, dobra ze złem i tym samym te oba gatunki, jakim jest horror i kryminał, idealnie się dopełniają. Stworzyły tutaj coś, co tak naprawdę my, wielbiciele bezcennych śród, lubimy najbardziej. No jestem oczywiście ciekawa, czy wy, kochani, odnajdziecie się w szponach lichwiarza.
Lichwiarz do wygrania od wydawnictwa Initium dla Was. Pytanie konkursowe polećcie mi w komentarzach pod filmem jedną z Waszych ulubionych strasznych opowieści. Może być to film, może być to serial, gra, komiks, książka. Oczywiście swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę, a wyniki konkursu pojawią się w opisie pod tym filmem, także w poście dedykowanym na społecznościach YouTube'a. Taki post pojawia się raz na 10 dni, raz na 2 tygodnie. Lubię takie bezsenne zaskoczenia. Zabrałam się za kryminał, zabrałam się za dreszczowiec, a dostałam przepyszny kawał grozy. Słuchajcie, lichwiarz naprawdę mnie zaskoczył. Tak jak powiedziałam, ja słuchajcie, nie mam w ogóle pamięci do nazwisk. Więc Tomasz Bartosiewicz, którego kojarzę właśnie z horrorowego, literackiego świadka, przemykał mi nieraz, no i powinnam była się zorientować, gdybym no, miała właśnie pamięć do nazwisk. Ale tak zorientowałam się gdzieś w połowie, tak czytam i się zastanawiam, tak zbliżamy się tutaj właśnie do grozy, do horroru i co teraz, co to znaczy? No właśnie to znaczy, że Tomasz Bartosiewicz jest twórcą grozy, no to tylko tyle znaczyło. Tym samym właśnie z lichwiarza wyłonił się horror, co jest absolutnie znakomitym trikiem, bo odnajdą się tutaj zarówno wielbiciele kryminału, jak i grozy właśnie. To jest ten sam kasus jak w przypadku Białego Słonia, czy właśnie Szeptacza, to znaczy horror i groza się wymieniają, płynnie uzupełniają. Tutaj no przyznam szczerze, że ta końcówka jest właśnie bardziej horrorowa, bardziej grozowa, jednak ten element kryminalny jest ścisły od początku do samego końca. Jestem ciekawa, czy lichwiarz Wam się spodoba. Zobaczcie, to jest pysznie grubaśna opowieść na długie jesienno-zimowe wieczory. Jestem, kochani, ogromnie ciekawa, czy czytaliście już lichwiarza, czy mieliście szansę poznać twórczość Tomasza Bartosiewicza. Dawajcie koniecznie znać. Oczywiście zaglądajcie, pamiętajcie też na bloga Wielkiego Buka, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Pa, pa! Straszne opowieści do słuchania są jak straszne opowieści przy ognisku, przekonajcie się sami. A jeśli jesteście kochani nowi, to zapraszam Was do subskrypcji. Zapraszam również do dawania łapek w górę, będzie mi przeogromnie miło. Bierzcie udział w konkursach, bawcie się pysznie, zostawiajcie komentarze, uwielbiam je czytać. Do zobaczenia!